Szanowni Państwo, na ostatniej konferencji prasowej informowałem Państwa, informowaliśmy, iż będziemy reagować na wszelkie informacje kontrkandydatów, którzy, że tak powiem, będą starali się sprzedać tanie tematy, stosować tanie chwyty i do tego będziemy się chcieli jako Lewica, ja jako kandydat będę chciał się odnieść, tak? Bo uważam, że temat bezrobocia, który został wywołany wyrokiem sądu, spowodował, że tak powiem, szereg konferencji Prawa i Sprawiedliwości przed urzędami, powiatowymi urzędami pracy, tak? Bezrobocie jest tematem bardzo długim i szerokim. Można o bezrobociu opowiadać godzinami. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, tak, tutaj bardzo dobrze to Gazeta Pomorska ostatnio ujęła na temat tej wojny między, bym powiedział, Tuskiem a Kaczyńskim, Kaczyńskim a Tuskiem, jak bezrobocie w Grudziądzu się kształtowało, to za rządów jednej władzy i drugiej ono spadło mniej więcej o 5,5%, tak? Także tutaj Ameryki nie odkrywamy i nie chwalimy się za kogo, za czyjej władzy bezrobocie spadło więcej bądź mniej. Inną sprawą jest to, kto ma wpływ na bezrobocie. Na to, że stopa bezrobocia w Polsce, w mieście spada. Zanim do tego przejdę, ja bym chciał chwilę poświęcić na to, jak sytuacja kształtowała się w Grudziądzu, bo nie wszyscy pamiętają. Ja przypuszczam, że na pewno niemalże o 10 lat ode mnie młodszy kandydat, pan Szczucki, może tego nie pamiętać, tak? Ale ja pamiętam, kiedy była transformacja ustrojowa, 89 rok, wtedy chodziłem do pierwszego liceum ogólnokształcącego i pamiętam te czasy grudziąckie, jak wyglądało bezrobocie po transformacji ustrojowej. Spadek bezrobocia, przepraszam, niesamowity wzrost bezrobocia. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że w okresie przedtransformacyjnym w Grudziądzu funkcjonował, Grudziądz był miastem przemysłowym. Bardzo wiele dużych zakładów funkcjonowało, kilka tysięcy pracowników w Stomilu, tysiące także w Agromet Unii, Pomorska Odlewnia i Emaliernia. Tych zakładów można by było wymieniać bez liku. Nie będę mówił o tych mniejszych, ale tutaj należałoby też wspomnieć o Warnie, tak? Też bodajże 1500 czy 1600 pracowników swego czasu tam znajdowało zatrudnienie. I po transformacji Grudziądz został dotknięty tak zwanym bezrobociem strukturalnym. Ludzie, tysiące ludzi u nas w Grudziądzu straciło pracę. Starsze pokolenie to pamięta i na to my nie mieliśmy wpływu. Po prostu był taki czas. Natomiast wtedy bezrobocie faktycznie potrafiło wynosić 36%, tak? W skali kraju wtedy na przykład wynosiło 30%. Do czego zmierzam? Do tego, że Grudziądz jako miasto poprzemysłowe zawsze borykał się z bezrobociem większym niż to było w skali województwa czy kraju. Dla przykładu dzisiaj, do dzisiaj się to nie zmieniło, jeżeli pokazujemy, że bezrobocie w mieście Grudziądzu wynosi na koniec czerwca 8,8%, to bezrobocie w skali kraju wynosi 5%. Jeżeli był 89-91 rok, powiedzmy, bezrobocie w skali kraju wynosiło 30%, to w Grudziądzu ono wynosiło 36%. Ameryki tutaj nie odkrywamy, tak? Ale apeluję do mieszkańców o to, żeby nie łapali się na te tanie chwyty, tak? Bo bezrobocie, owszem, było wysokie, jest niższe, a prześciganie się. My zrobiliśmy tyle, wy zrobiliście tyle. Ja może powiem to, co robił w mojej ocenie i robi samorząd, tak? I mówię o samorządzie na przestrzeni lat, nie będę tutaj wymieniał partii politycznych, bo w międzyczasie i SLD rządziło, i Platforma Obywatelska, i był Ruch dla Grudziądza, którego prezydentem był ówczesny, dzisiejszy radny Prawa i Sprawiedliwości, tak? Ale co samorząd robi? I co robi samorząd? Samorząd przede wszystkim wybudował trasę średnicową, tak? I powiem to nie bez kozery. Wybudowana została za czasów prezydenta Andrzeja Wiśniewskiego, tylko trzeba pamiętać, że wtedy w Polsce rządziło SLD. I SLD nie patrzyło tak jak dzisiaj PiS, że
jak nie nasz, to nie damy, tylko dało. 2/3 inwestycji zostało sfinansowane ze środków, które przyznał rząd. To były ze sektorowego programu operacyjnego pieniądze, ale rząd SLD wtedy nie patrzył koniunkturalnie. Nie damy, bo tutaj rządzi kandydat, że tak powiem, prawicy. Widzieli potrzeby Grudziądza i na te potrzeby reagowali. Zresztą te słowa, które tutaj Państwu przekazuję, no, potwierdzał także ówczesny prezydent i wiceprezydent Małgorzata Malinowska swego czasu. Także, że tak powiem, jak inni, nie opowiadam bajek, tylko opieram się na faktach. Inną sprawą, którą samorząd robił, aby walczyć w jakiś sposób, tak, z bezrobociem, starał się zapełnić Pomorską Strefę Ekonomiczną. I na dzień dzisiejszy w tej strefie pracuje kilka tysięcy osób. Może dużo, może mało. Ale takie zakłady jak swego czasu Limito, tak, Mister Garden, który zatrudnił oczywiście w tym szczytowym momencie tam pracowało 500 osób, SIC i inne. Ja to zliczyłem, to daje gdzieś cirka 3000 osób, czyli miasto stworzyło warunki do rozwoju. Natomiast jeżeli słyszymy, że rząd jeden czy drugi tak skutecznie walczy z bezrobociem, to ja się pytam, w jaki sposób walczy z tym bezrobociem. No ja, szanowni Państwo, wczoraj słuchałem przedsiębiorcy z Człuchowa, w telewizji, który zamyka market ogrodowy typu taki jak u nas jest teraz Castorama, bo nie daje rady. W tym samym materiale wypowiada się prezes pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i się pyta, gdzie są granice łupienia przez rząd pracodawców. Mówi się inaczej, tak? O daninach, które rząd pobiera od przedsiębiorców. Ja jako człowiek lewicy bardzo się cieszę na przykład z tego, że podnoszona jest najniższa krajowa. Ponieważ uważam, że ludzie powinni żyć godnie, mieć na, że tak powiem, na te podstawowe dobra, środki bez ograniczeń. Ale moje pytanie kolejne to jest, co rząd robi dla pracodawców? Bo doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli podwyższamy wynagrodzenie, jeszcze raz mówię, jako człowiek lewicy, jestem jak najbardziej za tym, żeby to wynagrodzenie było podwyższane, ale czym to skutkuje? Tak? No skutkuje to tym, że pracodawca, rząd, bo rząd, miejmy tego świadomość, że rząd nie daje pieniędzy na podwyżkę najniższego wynagrodzenia. Rząd, że tak powiem, jest regulatorem, a pracodawca musi to dać. Pracodawca daje, bardzo dobrze, że daje, tylko pracodawca co robi finalnie? Finalnie musi podnieść cenę produktów, który wytwarza, powiedzmy piekarz chleb, bo musi zapłacić więcej za wynagrodzenie, więcej za energię elektryczną, przepraszam, więcej za inne media, to powoduje wzrost cen. Jak powoduje wzrost cen? No to jest oczywistą rzeczą, także mimo podwyżki tej najniższej krajowej, teoretycznie, finalnie za wszystko płaci konsument, czyli ten, który otrzymuje to najniższe wynagrodzenie. Ja bym sobie życzył, jeszcze raz powiem, w jak najwyższej kwocie, na mojej może być to 6 czy 7 tysięcy złotych, tylko musimy się liczyć z tym, że wtedy pracodawcy będą mieli zwiększone koszty. Jeżeli będą mieli zwiększone koszty, to finalnie ten bochenek chleba będzie o wiele więcej kosztował. Dlatego ja mam pytanie takie, tak, nie problemem jest na dzień dzisiejszy, nie najważniejszym bym uznał problemem jest stopa bezrobocia, czy w Grudziądzu, czy w Polsce, czy w województwie kujawsko-pomorskim, ale to, że my zarabiamy relatywnie w naszym mieście mało. I niech rząd Prawa i Sprawiedliwości, skoro jest takim omnibusem, rozwiąże problem w Grudziądzu, żeby mieszkańcy zarabiali w zakładach pracy nie przykładowo 4 tysiące najniższą krajową, a 6 tysięcy. Mieszkańcy będą zadowoleni, mieszkańcy wyjdą, ja osobiście wyjdę i podziękuję temu rządowi, ale wy to zróbcie, a nie mówcie tak. Bo przyjeżdża jeden kandydat do Senatu, który w zasadzie nie mieszka nawet ani w powiecie grudziąckim, ani w mieście Grudziądzu, bo rozumiem, że gdyby był kandydat Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu, to potrafię zrozumieć. Przyjeżdża tutaj, żyje, tak, tutaj ma kontakty,
a przyjeżdża wicewojewoda, który będzie mówił, jak wygląda bezrobocie w Grudziądzu. Tak, no, drugi kandydat, prawdę mówiąc, no nie chciałbym do tego wracać, ale no będę musiał, no, panie ministrze, proszę zlikwidować bezrobocie, a nie mówić o bezrobociu w powiecie wiadomo jakim, bo ono na dzień dzisiejszy wynosi 13,1%, u nas wynosi 8,8% i powtórzę to, kiedyś mówiłem na konferencji też, my będziemy z pana brać przykład, ale pan pokaże, jak tam się to bezrobocie rozwiązuje, a tu z prezydentem będziemy panu dziękować za to, że pan obniży z 8,8% do 5%. Szanowni państwo, można by było dużo na ten temat mówić, ale przekaz lewicy jest taki, że żaden Kaczyński, żaden Tusk w Grudziądzu nie rozwiąże problemów bezrobocia. Owszem, jakieś narzędzia ma zarówno tak jak rząd, jak i samorząd, ale to przede wszystkim zależy od czego? Zależy od koniunktury światowej, tak? Zależy od rynków finansowych, zależy od demografii i przede wszystkim zależy od czego, tak? Od środków z Unii Europejskiej, które powodują to, że Polska się rozwija. Pamiętamy lata po wstąpieniu, po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Staliśmy się jednym wielkim placem budowy. Dzięki temu zaczęło to bezrobocie właśnie spadać, tak? Firmy miały pracę, było dużo zleceń, kraj się rozwijał. Dzisiaj co mamy? No dzisiaj wisi nam nad nami 770 miliardów złotych, które powinniśmy dostać, mimo że, przepraszam, powinniśmy dostać, ale niestety, no, mimo zapewnień rządu nie potrafili się dogadać, że tak powiem, z Komisją Europejską i tych środków finansowych nie mamy. Może je dostaniemy, może za rok, może za dwa. Mam nadzieję, że w miarę nastąpi to szybko, ponieważ mam też taką nadzieję i tutaj wszyscy mamy taką nadzieję, że po 15 października Polska będzie inna. Mam nadzieję, że ta inność będzie sprzyjała rozwojowi Grudziądza i Polski i osoby, które... To ta nowa lewica, no właśnie po 15 października, to co chcielibyście zmienić, jakie są te punkty programu naszego, żeby zwrócić właśnie uwagę i na to bezrobocie i przede wszystkim jak wspomóc przedsiębiorców. To znaczy, że dobrze się mówi i wszyscy to rozumiemy, tak? Ale jakie są te właśnie punkty programu? To znaczy, program lewicy jest dotyczący zdrowia, dotyczący małych, średnich przedsiębiorstw, tak? Natomiast ja się nie będę teraz rozwijał na ten temat, ponieważ też mówię to świadomie, tak? Jeżeli uda się Prawo i Sprawiedliwość odsunąć od władzy, to siądą cztery podmioty i będą wypracowywały swój program. Zarówno jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, o przedsiębiorczość, o światę. Także dzisiaj z mojej strony odpowiedzenie na pytanie i powiedzenie, że zrobimy to, to uważam, żebym mieszkańców okłamywał, tak? Bo te rozmowy będą, te punkty i ta strategia będzie wypracowana podczas zespołów roboczych wszystkich partii politycznych, które mam nadzieję stworzą większość w przyszłym parlamencie. To jak wyborca ma zdecydować i uwierzyć wam, że zrobicie, że tak powiem, porządek i będzie lepiej? Ale propozycje, jeszcze raz odpowiadam, czy państwo oczekujecie od nas, że dzisiaj odpowiemy państwu na pytanie? Ja na to pytanie nie odpowiem dzisiaj. Jeszcze raz mówię, tak. Te rzeczy wypracowuje się po wyborach, bo siada kilka podmiotów i musi o tym rozmawiać. Dla mnie to jest oczywiste. Pan mówi, czym przekonacie? No ja mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość nie przekona tym, powiem to tak, z pełną odpowiedzialnością, że przed samymi wyborami zaczyna przywozić worki pieniędzy, w cudzysłowie oczywiście, do Grudziądza i mówi, że daje. A ja mówię inaczej, oddaję. I teraz pokazuję przykład, tak? Wczoraj, podczas wczorajszej Komisji Budżetu, jesteśmy w trójkę członkami Komisji Budżetu, pan skarbnik jasno przedstawił nam, jak sytuacja wygląda z tytułu ubytków z PIT, ile miasto straciło, a ile rząd dał w ramach tak zwanej subwencji wyrównawczej. I występowanie dzisiaj posłów, czy kandydatów na posłów Prawa i Sprawiedliwości i chełpienie się tym i mówienie, że się dało 44,7 miliona złotych, to jest, powiem tak, to jest to skrajna hipokryzja, ponieważ te pieniądze oddajecie. Mimo to, że oddajecie, bo dwa razy już oddaliście,
to per saldo jesteśmy, pani przewodnicząca doskonale słyszała, minus 38 milionów złotych jeszcze ten rząd nam wisi. Ja nie liczę odsetek i inflacji, bo przez te dwa lata inflacja wyniosła 20 kilka procent. Także mam nadzieję, panie redaktorze, że tym przekonamy, że Grudziądzanie i nie tylko, mieszkańcy powiatu grudziąckiego nie kupią kota w worku i nie dadzą się nabrać na tanie chwyty wyborcze. Bo jak doskonale państwo mnie znają, ja mówię teraz o sobie i o swojej kampanii wyborczej do samorządu, jak kandyduję, wychodzę z programem i staram się ten program zrealizować. I ten program, który z którym szedłem osobiście w 2018 roku do wyborów, w 80% zrealizowałem. Jeszcze wracając do kandydata do Senatu, no przecież też nie mamy ani z miasta, ani z powiatu. Kiedyś mieliśmy senatora z Grudziądza, teraz mamy Ryszarda Bobera przecież z Jabłonowa, tak? To ani nasz powiat, ani Grudziądz. Tak, ale... Bo uderzamy tutaj w wicewojewodę, tak? Nie, to teraz... No mieć pakt ale senacki, postawiliście na jeden ale trzeba, pani redaktor, senator Bober jest moim kandydatem i będę go całym sercem popierał, tak samo jak cała Lewica, natomiast senatorem Boberem jest inna różnica, bo senator Bober mieszka w gminie, o ile dobrze pamiętam, Jabłonowo-Pomorskie, które wchodzi w skład powiatu brodnickiego, a powiat brodnicki, żeby była jasność, jest okręgiem razem z powiatem grudziąckim i miastem Grudziądz okręgiem senackim, czyli jest to kandydat z tego okręgu. Natomiast kandydat Ramlał nie jest z tego okręgu, tylko jest z innego okręgu, czyli powiedzmy sobie wprost przywieziony w teczce.